Punkt zwrotny. Tu Michał Kuźmiński. To jest podcast powszechny. Na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem, zaprasza Katarzyna Kubisiowska. Gościem dzisiejszego odcinka jest ksiądz Adam Boniecki. Nie umarłem, czyli taka wycięto, chodzę na takie kontrole, czy się nie rozmnożył jakoś, ale się na razie nie rozmnaża, więc sprawa jest zamknięta, ale uważam, że ten moment był dla mnie bardzo ważny jako takie przeżycie wewnętrzne. Trwa epidemia, więc rozmowa odbyła się przez Skype. Prosimy o wyrozumiałość dla technicznych niedoskonałości nagrania. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry, Katarzyna Kubisiowska ze Starego Podgórza, w swoim mieszkaniu w Krakowie. Dziś będę rozmawiać z księdzem Adamem Bonieckim, który jest gdzie? Gdzie jesteś, Adamie? Dzień dobry. Jestem na ulicy Basztowej, koło skweru Władysława Bartoszewskiego. Nikt nie wie, gdzie jest skwer Bartoszewskiego. On jest przy Basztowej. Tam, gdzie Łobzowska styka się, dochodzi do Basztowej. Tam jest skwer Bartoszewskiego. I tu jestem właśnie, na tym skwerze. Ja bym dzisiaj chciała z tobą porozmawiać o punktach zwrotnych w twoim życiu. O punktach zwrotnych w moim życiu, nie w historii. W punktach zwrotnych, które byłem świadkiem. Bo w końcu jak się żyje blisko 90 lat, bo tak żyję, to się nawet punkty zwrotne w historii widziało, ale o moim życiu mam mówić, tak? No, zdecydowanie o swoim życiu. I jak sobie myślisz, patrzysz wstecz, w przeszłość, to która pierwsza sytuacja, zdarzenie, człowiek przychodzi ci do głowy? No, punktem zwrotnym było to, że się urodziłem, uważam, bo jednak to było przejście od niebytu do bytu, czy tam od bytu takiego embrionalnego. I to uważam, że to był decydujący zwrot do tej pory w moim życiu. To było urodzenie się 86 lat temu. Oczywiście nic z tego nie pamiętam, ale to nie ulega wątpliwości, że taki moment był. I człowiek sobie tego nie uświadamia, ale jednak był taki czas, że nas w ogóle nie było. Że myśmy przyszli jak gdyby z nicości, czy człowiek pobożnie powie, że żył w myśli Bożej, może, ale tego też nie pamiętam. Natomiast jestem świadom, że świat sobie istniał beze mnie. I drugi taki zwrotny, można mówić o drugim? Dobrze, zanim powiesz o drugim, to ja cię jeszcze zapytam o ten pierwszy, dobra? Czy powiedz mi proszę, czy twoja mama opowiadała o porodzie? Nie. Ale urodziłeś się w domu, domyślam się. O takich rzeczach się w moim domu nie rozmawiało i w żadnym domu się nie urodziło. Urodziłem się w przyzwoitej klinice położniczej w Warszawie. Tak, byłem pierwszym dzieckiem moich rodziców, więc byłem karmiony piersią, przyjęty z radością i chrzciny były uroczyste, bo jest zapis tego, wyciągnęli stuletnie jakieś wina z piwnic. W Warszawie to się odbywało. Jeszcze dodam, że ochrzcił mnie ksiądz, który potem został biskupem, więc też się wszystko wspaniale składa, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Warszawie. I stąd moja sympatia do tego kościoła. Bardzo chciałbym, żeby tam się odprawiła msza święta pogrzebowa, chociaż moi przełożeni zakonni nie bardzo się chcą na to zgodzić. No kłócę się z kolejnymi przełożonymi, żeby można było tam zrobić pogrzeb. To by było bardzo sympatycznie. Tam się zaczęło i tam się by skończyło. No zobaczymy. Ale jeszcze jedno pytanie. Ja wiem, że ty chcesz przeskoczyć do drugiego punktu. Nie chcę, absolutnie. To spokojnie. To jest bardzo ważny moment jednak i człowiek nie myśli o tym. Uważa to za oczywiste, że jest. No właśnie tak. Mnie interesuje, bo tego się nie pamięta tej chwili. Natomiast jakie jest twoje w ogóle pierwsze wspomnienie z dzieciństwa, które zachowałeś? To jest śmieszne, bo to jest takie wspomnienie lamp, jakimi mnie naświetlali, kiedy byłem chory na szkarlatynę, czy potem, tego już nie wiem, ale to wspomnienie takiej lampy do naświetlania, nigdy potem takiej nie widziałem lampy z takimi wieloma żarówkami. Więc to jest takie, to jakoś musiało dobrze świecić, bo to jest taki obraz najstarszy. Te wczesne wspomnienia są takie przeźrocza, nie? Takie wyrwane jakieś obrazy.
ale tak się długo zastanawiałem, chyba to jest mój najstarszy obraz, taki zapamiętany, zarejestrowany w mózgu. Potem już tak trudno trochę ustalić, który jest pierwszy, który trzeci, który piąty, te wczesne obrazy. Ale ta pamięć sięga dość daleko, bo wtedy jak byłem naświetlany, to nie miałem roku jeszcze. I tę lampę pamiętam, więc to jest jakieś wczesne, bo się upewniałem, czy była taka lampa. No była rzeczywiście, chociaż moja mama nie była pewna, czy ona tak wyglądała, ale ja pamiętam, że była, co by się kogoś pytał. Tak, więc, ale miałem takie dzieciństwo dziecka przyjętego z radością, kochanego, otoczonego no, naprawdę wielką troską. Nas było pięcioro, więc jeszcze przy mnie mama pisała tam, jak przybywałem na wadze, jak mi ząb wyrósł, jakieś takie zapiski robiła ze wzruszeniem z tego, jak się uczłowieczałem coraz bardziej. Zachowały się te zapiski? Mamy? Chyba tak, to moja siostra jest takim archiwistą rodzinnym i myślę, że ten kajet gdzieś tam się jeszcze przechował. Przynajmniej go tak nigdy dokładnie nie przeczytałem, ale pamiętam, że rzucałem okiem i takie właśnie historyczne wzmianki. Zanim przejdziemy do tego drugiego punktu zwrotnego, to chciałam się zapytać ciebie, czy ty lubisz dzień swoich urodzin obchodzić? To jest taka zabawna rzecz. Widziałem ludzi, którzy nie lubili. Na przykład Jan Paweł II wyraźnie z trudem ukrywał irytację, że to kolejne urodziny przyszły. To jestem pewien, że on nie lubił tego. W mojej rodzinie się obchodziło imieniny zawsze, a nie urodziny. Dlatego to jest takie drugorzędne święto. To się wspominało. No. Jedne takie urodziny się obchodziło u nas w rodzinie uroczyście, jak się kończyło 7 lat. Dlatego, że była taka praktyka, chyba mój ojciec to z Wileńszczyzny, bo tam się w Wilnie urodził, przyniósł ze swojej rodziny, że się dziecko ofiarowywało Matce Boskiej, Jasnogórskiej u nas. Nie wiem, na czym to polegało i Paulini też pojęcia o tej praktyce nie wiedzą, ale sądzę, że jakąś skromną kwotę się posyłało na ofiarę, żeby mszę odprawili i dziecię nosiło kolory Matki Boskiej. Myśmy się ubierali do 7 roku tylko w ubrania koloru białego i niebieskiego. I przy 7 latach się dostawało czerwone ubranko, to się nazywało i to było takie taki moment jakiś, nie wiem, no, nie byłem uważany pewnie za dorosłego, ale jakiś etap, ten 7 rok i czerwony ubranie, to były jedyne urodziny, które były jakoś tak obchodzone. Drugie takie urodziny uroczyście obchodzone, to jak skończyłem 85 lat i to było w Niepołomicach, ale o tym to nie był żaden przełomowy moment, bo w końcu 85, czy 6, czy 84, to już nie ma takiej wielkiej różnicy. Ale tamte urodziny to oczywiście pamiętam jako no, coś, co było obchodzone. A tak to te urodziny były, no tak się pamiętało, kto się kiedy urodził, ale to było drugorzędne. A imieniny ja mam na Boże Narodzenie, więc to też one trochę nikły w cieniu świąt Bożego Narodzenia, ale były obchodzone bardziej. Tak. Jakieś świeczki może były, ale to dzień urodzin dla mnie nie jest takim dniem bardzo ważnym jakoś. Gdzieś czytałem, że właśnie człowiek się tym wyróżnia od zwierząt, że urodziny, daty urodzenia się obchodzą także krowy, cielęta, owce, konie, zwierzęta, a człowiek się wyróżnia tym, że ma dzień imieni, czyli wiąże z sakramentem chrztu, imieniem, które go określa i tak jakoś mam w głowie. Ale gdyby ktoś chciał mi złożyć życzenia, czy składać jakieś prezenty, proszę bardzo, 25 lipca. Ja na pewno złożę. Urodziny, no mam nadzieję, właśnie dlatego to mówię, tak. Tak, i za 4 lata będę obchodził już 90. urodziny, co też w końcu jest fenomenem, bo jednak to jest kawał życia, nie? 9 dekad. A za 4 lata jeszcze spokojnie, jeszcze chwilę. No, a do mnie ten drugi punkt zwrotny, o którym chciałeś powiedzieć. Drugi, który mi przychodzi tak do głowy jako pendant do tego pierwszego, to miał nie tak dawno miejsce,
może rok, może troszkę mniej czy więcej, coś takiego. Otóż kiedy pan doktor, obejrzawszy wyniki badań, pan doktor onkolog, powiedział, proszę księdza, to jest czerniak złośliwy. Ponieważ do tej pory wszyscy, których znałem, którzy mieli czerniaka złośliwego, wszystkich ich odprowadziłem na cmentarz i pochowałem, dla mnie to była wiadomość, że jestem już chory na końcową chorobę życia. To było bardzo cenne i ciekawe przeżycie. Ten doktor z taką rzeczowością życzliwą powiedział, no cóż, będziemy leczyć. No widziałem, że tam tych też leczyli i umarli. Więc muszę powiedzieć, że to było takie dotknięcie, czy powiew zimny śmierci. Oczywiście nie trzeba być specjalnie bystrym, żeby wiedzieć, że się kiedyś umrze, albo tego, że się umrze na stare lata. No na ogół ludzie, jak nawet żyją długo, to na stare lata umierają. To jest nic nowego. Ale jak ci powiedzą na złośliwego czerniaka, no wtedy życie bardzo jakościowo zmienia, bardzo urealnia. Nie umarłem, to jest fakt. Czerniaka wycięto, chodzę na takie kontrole, czy się nie rozmnożył jakoś, ale się na razie nie rozmnaża. Więc sprawa jest zamknięta, ale uważam, że ten moment był dla mnie bardzo ważny jako takie przeżycie wewnętrzne. To jest te inne jakieś przełomowe momenty zawsze były związane z okolicznościami zewnętrznymi. Były przełomowe całościowo dla całego mojego życia, ale one przychodziły z zewnątrz, a ten czerniak jednak był na mojej nodze, więc to było bardzo wewnętrzne i tylko konstatacja, że coś się już w mojej tej strukturze doczesnej kończy. A pamiętasz? Czy to pamiętam? Czy pamiętasz tę pierwszą myśl, jak usłyszałeś, że to jest czerniak? Oczywiście, bardzo dobrze pamiętam. Pierwsza rzecz, że zdziwiłem się nawet, że nie poczułem przerażenia. Nogi się podobno nie ugięły. Przetoczyłem się, nie zrobiło ciemno. Nie poczułem paniki. Tylko z przeraźliwą jasnością zrozumiałem, teraz muszę zamknąć wszystkie sprawy, bo to jest koniec. To jest ostatni odcinek tej historii. Co to są wszystkie sprawy? Już na przykład uporządkować archiwum, wyrzucić niepotrzebne rzeczy, dać, co mam dać komuś, nie? Żeby się nie kłócili potem po śmierci jakieś pamiątki. To takie duperery różne. Nie to, że muszę iść do spowiedzi nagle, bo i tak chodzę, więc to nie były takie duchowe. To nie sięgało bardzo głęboko, ale świadomość, że to się po prostu zamyka, to jest bardzo głębokie. Że to mnie dotyczy. Ja myślę, że po tym przeżyciu jestem trochę innym człowiekiem. To uważam, że to są te przełomy, gdzie człowiek jednak jest trochę inny, że coś go dotknęło bardzo głęboko. To jest taka dobra para, nie? Że człowiek przyszedł na świat, no i że dotknął go ten powiew zimny śmierci, która oczywiście ona przyjdzie, kiedy ma przyjść, ale jej realność wtedy, w tym dniu, tam na Warszawskiej, w tej przychodni, to było przełomowe. W ogóle ja myślę, że takie spotkania ze śmiercią, niektóre to są przełomami. Tak samo śmierć mojej mamy. Ja byłem człowiekiem zupełnie już dorosłym, w Rzymie pracowałem i wiedziałem, że jest chora nieuleczalnie, że to się ta choroba tak skończy. I to jest też niespodziewanie zupełnie dla mnie było. Jak to było straszliwie mocne przeżycie, bo kiedy umierają, nie ma, już mój ojciec nie żył dawno, że kiedy już nie ma rodziców, to też jest inaczej człowiek istnieje. To się kończy coś, co było zawsze. Mama zawsze była, odkąd sięgam pamięcią jeszcze wcześniej. I to była taka część świata pewnego, stałego. Jej miłość, jej więź, po prostu ta obecność matki to jest coś fantastycznego. I człowiek tego nie docenia, tylko nagle, kiedy koniec, nie ma już tego. Jest przeniesione do innych wymiarów. Owszem, to się odkrywa później. Ale trzecim takim, co do ważności przełomów, to bym tutaj połączył jeszcze do tego właśnie śmierć mojej mamy.
to już było w latach 80. czy 90., nie pamiętam nawet dokładnie daty, ale to było 99. czy coś takiego. Ale tak, to człowiek staje wtedy tak nieodwołalnie dorosły już. Przecież nie zawsze czułem dorosły i miałem odpowiedzialne jakieś miejsca, obowiązki, a jednak to są takie przełomy, które sięgają w głąb. No i jeszcze się nie mówi już tak często słowa mamo. W ogóle się nie mówi. No. To jest koniec. To jest koniec już. Już nie ma. Ten rozdział definitywnie się skończył. To jest jednak inny sposób istnienia później. No a wcześniej straciłeś tatę. Przecież jako chłopiec z okupacji. To przypuszczam, że to był też przełom ogromny w twoim życiu. Trudno mi to powiedzieć. Tak myślałem o tym, że to było ogromne przeżycie. To była... miałem wtedy 10 lat. To była okupacja. Ciągle kogoś zabijali. Ja bym tego nie nazwał jednak przełomem, że to było bardzo ważne przeżycie dla mnie. Bardzo trudne wtedy. Ale czy to był przełom? Już myśmy nie żyli tak, jak dzisiaj rodzice z dziećmi na kupie w jednym mieszkaniu, dwa pokoje z kuchnią, wszyscy. To był wielki dom. Rodzice mieszkali w innej części. My przychodzili na dzień dobry do rodziców i potem wieczorem ewentualnie oni przychodzili powiedzieć tam dobranoc, ale oni mieli swoje. To nie była taka więź codzienna z tatusiem, którym się gra w piłkę, chodzi na plażę i kopie dołki i on uczy. To nie była aż taka. To był strasznie ważny dla mnie, ale no, uważam, że to nie był przełom. To było ważne przeżycie, to było może zetknięcie się z przychodzącą ze strony przemocy śmiercią, ale tego było i tak bardzo wiele, więc to tych przełomów, które wpłynęły na to, że potem jest się trochę innym. Ja tak rozumiem przełom, że po tym przeżyciu stałem się trochę innym człowiekiem. Inaczej, inna percepcja świata, siebie, inna reakcja na wydarzenia, nie? Nie wiem, czy to dobrze rozumiem, to słowo tak, przełom zadane w tym wypracowaniu. Ale to są takie przełomy bardzo głębokie, bym powiedział. Inne przełomy nie były takie głębokie może, że nie chciałbym znaleźć. No taki, oczywiście ekspos się często odkrywa, że coś było przełomem, ale na pewno przełomowym momentem był moment, kiedy świat dzieciństwa się skończył w tym sensie, że bezpieczny dom z parkiem, nawet pałac to był, i takie życie w świecie, jak to powiedzieć, takim no trochę wyizolowanym od złego świata. Park otoczony murem, jednak dzieci, z którymi się bawiłem, to były dzieci z sąsiedztwa, z ich majątków, to nie były dzieci, które mieszkały zaraz za murem w czworakach. To byłem w innym świecie, takim, no, taki był wtedy system. I zostaliśmy wyrzuceni z tamtego naszego majątku i domu, i pałacu. Jako ludzie bardzo ubodzy wtedy, bośmy wszystko stracili, nas pięcioro. Zamieszkaliśmy w takim małym domku w miejscowości, w miasteczku Mogilnica w Grójeckim i nagle już to nie było tak, że jest jakaś bona, która się nami opiekuje, bo była taka nawet dwie do nas, pięciorga, a no nie dało się tak. Myśmy zostali puszczeni w dużej mierze luzem. Biegaliśmy po tym mieście, poznawaliśmy świat kompletnie inny. Z moim bratem, który jest półtora roku ode mnie młodszy. Myśmy się uczyli brzydkich słów, na przykład ustalali właściwie, co znaczy dane brzydkie słowo.
słyszeliśmy, że ktoś tam rzuca mieczem, że na pewno to jest jakieś brzydkie, ale co ono znaczy dokładnie, trzeba było to ustalić, bo takich słów się w naszym środowisku nie używało. Gdzie spotkaliśmy się taki świat i chamstwa, i ubóstwa, i takiego pewnego kulturowego prymitywizmu. Oczywiście z takim poczuciem, że jednak no, jesteśmy pozbawieni tej zewnętrznej całej obudowy, ale jesteśmy jednak czymś lepszym. A co, nie byliśmy? Oczywiście, żeśmy byli, tak? Ale to był przełom. To było wejście w kompletnie inny sposób życia. Jeszcze 10 lat, więc byliśmy tacy chronieni w tej naszej rodzinie. Może później ci starsze pokolenia, ci moi wujowie czy syjonie potem szli do wojska, do jakichś szkół wyjeżdżali, że to może się odbywało. Ale to było takie bardzo gwałtowne, z dziecinnego pokoju, świata bezpiecznego, otoczonego opieką rodziców i starszych i cały system. Nagleśmy się znaleźli no, na uliczkach miasteczka Mogielnica. Swobodnie uczyliśmy się brzydkich słów, co one znaczą. Poznawaliśmy tych nowych kolesiów, którychśmy dopiero poznawali w sposób istnienia i języka. I, no, świat kompletnie. Więc to niewątpliwie przełom. To, A mnie ciekawi, czy ty tęsknisz za tym starym światem? Nie, zupełnie. Ja dobrze go wspominam. To było bardzo miłe i dużo otrzymałem w tamtym świecie takich elementów kultury, nawet poczucia własnej wartości w pewnym sensie. Nieskusznego, ale klasowego. To we mnie stamtąd to wyniosłem. Ale żebym tęsknił, to jakoś raczej patrzę na moje życie jako na taką ciekawą dosyć historię, bo to przyszedłem, urodziłem się przed wojną, potem okupacja, jakieś doświadczenie niezwykłe, potem doświadczenie tego przewrotu ustrojowego w Polskę Ludową. Przeżyłem, wyrzucali mnie, nie? Było zagrożenie, ci NKWD, mój wuj, przewoziliśmy go w szafie, bo chcieli go aresztować. To takie doświadczenia bardzo ciekawe tego, co się działo w świecie. Także nie mam zupełnie takiej nostalgii. Może ona się przejawia w tym, że nie lubię oglądać tych starych dworów i pałaców, które są przerobione jakieś muzea czy jakieś tam instytucje, bo to jest takie jak oglądanie tych zakonserwowanych trupów na Sycylii. Jest taki świetny pod kościołem, taka trupiarnia, gdzie te oprowadzający zakonnik opowiada, jakie mają świetne metody konserwowania. Tu człowiek chodzi, no ci ludzie żyli, jeszcze widać jak wyglądali, jak żywi stoją tutaj te ich trupy, a on opowiada, jakimi metodami ich tam balsamowali. Na przykład, w każdym jak chodzę do tych domów, które były budowane tak, żeby ktoś tam mógł mieszkać wygodnie, przyjemnie, pięknie. A dzisiaj co jakieś biuro, jakieś... No, nie jest to moja ulubiona, że tak powiem, trasa wycieczkowa. Takie to, ale to chyba nie jest nostalgia, bo wcale nie... No, z przyjemnością, jak gdzieś w innych krajach spotykam taki świat, to... Ale też nie powiem, żebym się w nim czuł jak u siebie. Nie na tyle długo w tamtym świecie żyłem, że aż go się mi się rozkochał. Są jakieś takie na przykład stowarzyszenia byłych ziemian czy coś takiego. Ja tam zupełnie nigdy do tego nie ciągnęło mnie, nie byłem tam uczestnikiem tych wszystkich spotkań. No fajnie, że są tacy ludzie, jakąś tradycję, taki snobizm trochę może pielęgnują, ale fajnie, ale zupełnie się do nich nie garnę. Nie mam nostalgii, krótko mówiąc. Wiesz, ale ja nawet miałam na myśli też jeszcze coś więcej, że się tęskni za tym czasem, kiedy wszyscy byli, kiedy wszyscy żyli. To jest taki moment. Nawet nie za tymi dworami, ci wszyscy najbliżsi. I byli po prostu na wyciągnięcie ręki. Tak, to się odnosi raczej do starości. To nie jest jakiś przełomowy moment.
Bo nagle człowiek kiedyś tam mówi, ciągle się jakieś dzieci rodzą komuś, nie? No, chrzciłem jako ksiądz w rodzinie, także byłem świadkiem tego. Teraz jest raczej poczucie, co to jest, że ciągle umierają. A to moi rówieśnicy, już nie mówiąc o tym, że to pokolenie nade mną właściwie w najbliższej rodzinie całkowicie już jest nieobecne na tej ziemi. Wspominam takie piękne chwile, gdzie wszyscy byli, ale jakieś to poczucie, że takie jest życie, takie jest prawo odchodzenia, już przenikło mnie dość dokładnie, także trudno mi powiedzieć, czy kiedyś za tym tęskniłem. Czasem mi kogoś brakuje, nie? Jakiegoś mądrego stryja czy wuja, który był takim autorytetem w rodzinie, ale nie mam takiej. No maszerujemy w kierunku wieczności i to jakoś jestem tym przysiągnięty. Oczywiście jak czasem ktoś odchodzi bliski, no to jest bardzo smutno, bo jest smutno po prostu. Ale to nie są sprawy przełomów i takich. No to kolejny przełom. Więc rzeczywiście przełamał kolejny widzenie. Kolejny przełom to był... Ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest przełom, bo to jest przełom rozłożony na etapy. Ale w pewnym momencie, ponieważ w mojej rodzinie była taka tradycja, że moja matka się wychowywała w szkole niepokalanek w Szymanowie i gdzieś tam jeszcze w Jazłowcu. Mój ojciec, zdaje się, też był jakimś jezuitów czy gdzieś. W każdym razie taka tradycja się oddawała do takich szkół wybitnych, nie? Kościelnych na ogół. No i z bratem zostaliśmy oddani do Marianów na Bielanach pod Warszawą. I dlaczego to uprzełom? To było okropne, naprawdę. To bycie w takim wieku kilkunastu lat w internacie to jest okrucieństwo. Wcale nie wspominam tego jako cudownego doświadczenia, ale widzę, że wtedy zobaczyłem z bliska zakon, który mnie zachwycił. Ci Marianie wtedy, przynajmniej to było zakon dość jeszcze młody po odnowieniu, po wojnie zwłaszcza się prężnie bardzo rozwijał. Zakon, który miał jako wtedy tak dominowała taka idea, że ma iść tam, gdzie nikt nie chce iść, głosić Chrystusa tam, gdzie jest najmniej znany, najmniej kochany. Zakon, który zachwycił mnie swoją taką fantazją, brakiem biurokracji, sposobem życia, że może być instytucja, która jest, no nie jak rodzina, ale w każdym razie jakaś wspólnota ludzi, którzy się lubią, szanują, są z życia, rozumieją się i są, jak się mówi, nie to, że są, no idą, podbijają nowe tereny, idą w sytuacje trudne. Spotkałem tam ludzi, którzy w to weszli, młodych takich z doświadczeniem, jeszcze Alkowskim, powstańców, no, ciekawych ludzi, którzy z ogromnym entuzjazmem to przeżywali i to mnie zachwyciło. A potem dwa lata pod tę szkołę władze zamknęły i chodziłem do normalnej szkoły, do gimnazjum. Ale to spotkanie z tą wspólnotą dynamiczną, entuzjastyczną, ludzi wierzących, radosnych, którzy swoje życie oddają wielkiej sprawie, to było o tyle przełomem, że jednak jak zdałem maturę, to nie poszedłem na inne studia, tylko do tego zakonu wstąpiłem. To był jednak przełom, który no, zaważył na całym dalszym życiu, bo jestem zakonnikiem po dziś dzień, już dobre kilkadziesiąt lat. Wszedłem w świat kompletnie inny, inny styl życia, mieszkania, jedzenia, pracy, rzeczy, których nigdy przedtem nie robiłem, bo to klasztor w takiej wiejskiej parafii, gdzie trzeba było w ogrodzie pracować, w polu kartofle kopać, świnie obrządzić, tam obrządzić, no w sensie gnój wyrzucić od świn, czy coś takiego. Takie rozmaite prace. W każdym razie praca fizyczna bardzo taka rolnicza, do której nowicjuszy tam posyłano. No w każdym razie to był wybór nowego sposobu życia, zakonnego.
To jest niesamowite, prawda? Bo on po prostu dokonał się jednak w tobie jako młodym człowieku, ten wybór, nie? A no tak, po maturze. Decyduje się na całe 18 lat, coś takiego, to jest w tym sensie młodsi ode mnie, na ogół prawie wszyscy byli, ale to był wybór, to jest jednak taki czas próby, nie? I w tym nowicjacie to wejście, ale na tym ten przełom, on ma dwa etapy właściwie. Że jednak nie zdając sobie sprawy, ja miałem takie poczucie, że jednak to jest taka, że ja, Adam Boniecki, wstąpiłem do takiego zakonu skromnego, oddałem swoje życie Panu Bogu, to jednak taka z mojej strony duża uprzejmość i gest wspaniały. I tu nastąpił moment, który na pewno był przełomowy w moim życiu, kiedy mistrz nowicjatu, człowiek bardzo skromny, nie jakiś wspaniały kaznodzieja, pewien prostoty, taki Boży człowiek, zawezwał mnie kiedyś, powiedział: bracie Adamie, to się mówi operbrat do nowicjusza, mi się zdaje, że brat się kompletnie tego zakonu nie nadaje, lepiej brat zrobi, jak brat wróci tam, skąd tutaj przyszedł. Czyli mówiąc inaczej, właściwie mnie wyrzucił z tego nowicjatu. I to jest ciekawe, bo do mnie nie dotarło, że ja jestem wyrzucony. Ale był to taki wstrząs niesamowity, że ja po kilku dniach poszedłem i mu podziękowałem za to. Powiedziałem, że ja dopiero teraz zrozumiałem, że to ja otrzymałem dar, że zostałem tutaj powołany do zakonu. Tak to wtedy rozumiałem i myślę, że tak to jest. Że to nie ja robię łaskę, że ja tu mogę być, mogę nie być, tylko będzie istniał obecnie. Że to wszystko mi się przestawiło. To był strasznie ważny moment w życiu, chociaż nic takiego spektakularnego się nie stało, ale to był moment przełomowy, że bez żadnej mojej zasługi, to dzięki temu ojcu Feliksowi, ja naprawdę nie czuję się ważny. Czy jak jestem księdzem emerytem w tym zakonie, czy jak byłem jego generałem, bo byłem przełożonym generalnym tego zakonu. Ja nie mam żadnych złudzeń co do siebie, że ja czymś ten zakon specjalny obdarowałem. To jest jakaś łaska, że jestem w tej wspólnocie. Czy dlatego z takim spokojem przyjmujesz to, że dostajesz zakaz wypowiedzi właśnie od swojego zakonu? Ja myślę, że tak, że ja to zawdzięczam księdzu Feliksowi, że to nie jest dla mnie ani wstrząs, ani poczucie krzywdy, pozbawienia praw człowieka czy czegoś takiego, że i tak tyle otrzymałem, że wszedłem do tego zakonu. Sam fakt należenia do niego. Że to jest w jakimś innym porządku dużo więcej warte i że to nie jest warte takiego krzyku i to nigdy nie było dla mnie dramatem, te zakazy. Dwa razy dostałem taki zakaz. Chyba tak. Chyba jakoś tak właśnie nie myślałem o tym, żeby to łączyć, ale teraz jak o tym mówimy, to myślę, że tak. Że to było i ten magister, który się nie upierał, że ja mam się wynosić. I zostałem w tym nowicjacie. No. Mm-hmm. Mówię, co mi tu brat plecie? Przecież brata wyrzuciłem. Proszę je spakować i wyjeżdżać. Ale był dobry, mądry człowiek. Tak. Więc to był taki ważny przełom. Powiedziałbym, że to były takie przełomy warte pamiętania o nich. Gdzie na pewno przełomem dla mnie było, no powinienem powiedzieć, że bycie księdzem, że wyświęcenie na księdza. No, to jakoś było zewnętrznie biorąc się, ale to jest tak długi proces, ta ewolucja seminarium, że ja tego nie czuję jako przełom. To powoli narastało. Oczywiście to szalenie zmieniło mi sposób istnienia. Natomiast takim przełomem, o którym można było opowiedzieć, to było spotkanie z Tygodnikiem Powszechnym. Dlatego, że byłem wtedy na Kulu, studiowałem i tu przyjechałem na praktykę. Przyjechałem pomagać Żychiewiczowi w korespondencji ojca Malachiasza.
Ale była to jednocześnie jakaś praktyka dziennikarska jednak. I to praktyka jak praktyka, no to nic ciekawego, ale ja zobaczyłem pewien sposób bycia w kościele. Zupełnie tego nigdzie indziej nie spotkałem. Bardzo głębokiego zaangażowania ludzi świeckich i duchownych, bo i tacy byli, to mówił ojciec Kasznica, był ksiądz Bardecki, był Wojtyła, ale dominowali tutaj jednak świeccy w tym środowisku z jakąś niezwykłą pogodą ducha, poczuciem odpowiedzialności za kościół. Po prostu ja czegoś takiego przedtem nigdzie nie spotkałem. Byłem na Kulu, widziałem profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zacnych, świeckich i duchownych, a to było coś kompletnie innego. Bo to nie było wmontowane w strukturę tą klerykalną, absolutnie. I ten Wojtyła, który ja nie widziałem, że nie wszyscy biskupi, no tak z bliska biskupów nie znałem. Też przy tej okazji poznałem stopniowo i Wojtyłę, który był tak normalnym człowiekiem, tak nie kółkiem wielkiej, no nie wiem, strukturze, no. Który siadał z tymi ludźmi, rozmawiał jak jeden z nich o ich problemach, o problemach Kościoła z nimi. Więc to był przełom. Taki zjazd współpracowników i redakcji tygodnika odbywał się u Albertynek, w tym domu, gdzie potem Kardomacharski mieszkał. To nie wiem, Warszawska chyba jest tam, koło cmentarza Rakowickiego. Tam jest ten Chrystus namalowany przez teraz tego kościółka jeszcze nie było. I to zebranie, i potem bycie w redakcji przez miesiąc, patrzenie na tych ludzi, których znałem. Tygodnik był takim, no, wysoka półka, nie? To już taka najwyższa półka katolików świeckich, dostępna przeciętnemu człowiekowi. To był tygodnik, że jednak wśród nich się znalazłem sposób mówienia o problemach Kościoła, reagowania na rozmaite rzeczy. To uprzejmie, po prostu to mnie naprawdę zmieniło. Może mnie na nieszczęście ktoś powie, że tu zostałem zakażony jakąś mentalnością niewłaściwą. Tak niektórzy to oceniają, piszą do mnie anonimowi autorzy. Szanowny księże, w pierwszych listach pytam, czy ksiądz jest jeszcze księdzem. Dużo dostałeś takich listów? No już teraz nie, kiedyś więcej. Zresztą takich hejtów nie czytam specjalnie, a listy wtedy przychodziły. No jest coś takiego, coś niebywałego. To był na pewno przełom w mojej mentalności, który wynik z tego potem bardzo wiele rzeczy wynikło. Potem spotkanie z tygodnikiem. Jakbyśmy byli straszliwie odcięci od wszystkiego. I spędziłem 2 czy 2,5 roku we Francji, poznając bardzo z dużą energią tamtejszy świat i katolicyzm francuski, różnych ludzi, różne postacie, różne środowiska. To było przełomowe. Tak kiedyś mi powiedział jakiś mój katecheta, jezuita, słuchaj, jak masz możliwość wyjechania za granicę, jesteś na studiach, przerwij studia, jedź. Jeden rok za granicą to jest jak 2 czy 3 lata studiów wyższych. Więc tutaj coś takiego było, że to było rozszerzenie perspektywy. Zobaczenie, że ludzie żyją inaczej, myślą inaczej, mają inne nawyki, to się niby wie z książek i z... No wie się takie rzeczy, ale co innego wiedzieć, co innego wejść w ten inny świat i w nim jakoś tam funkcjonować. Czas skończyć nasze rozmowy. Na pewno też przełomową sprawą były lata przepracowane w Watykanie. To jest doświadczenie
nieprawdopodobne, że jak się pracuje w Watykanie, jeszcze mając znajomego papieża, nie, do którego się czasem idzie na obiad, czy z którym można sobie porozmawiać szczerze. A to była taka sytuacja. Ale przy okazji zobaczenie Watykanu, poznanie go trochę, ówczesnego Watykanu, zobaczenie Kościoła z tej perspektywy, całego Kościoła, to jest... To było stamtąd wróciłem jednak innym człowiekiem. Chciałbym aż powiedzieć, że mądrzejszy. Nie mówię, że mądry, ale może byłem tak głupi, że to, że mądrzejszy, też nie znaczy, że byłem całkiem mądry, ale to było przełomowe i każdemu życzę, żeby takie doświadczenie miał. I to było też wspaniałe, że ja nie byłem wmontowany w te struktury kongregacji rzymskich, że tak powiem, urzędów, że ja tam byłem w Osservatore Romano, więc takie obserwatorium nie mam. Będąc jednocześnie korespondentem tygodnika, więc jeszcze zmuszony do tego, żeby ująć to jakoś słowa, opowiedzieć to na bieżąco czytelnikom tygodnika. To były przełomy, które mnie zmieniały. No tak aż do tego Czerniaka i po prostu tu się kończy opowieść o przełomach. Oczywiście różnych przełomów, przełomików w życiu człowiek ma dużo więcej, ale te wydawały mi się takie nadające do opowiedzenia. I tu już tylko jeszcze bym to dodał, że trzeba żyć uważnie, że tak widzę, że niektóre te przełomy tak z ostargnieniem, sobie nie zdawałem sprawy, że to jest przełomowy moment, ex post. Już będąc w Watykanie, wiedziałem, to sobie nie wraci, to nigdy mi się coś takiego w życiu już nie zdarzy. I tu z wielką uwagą te przełomowe przeżycia wszystkie się zapisywały. Żeby żyć uważnie tu i teraz, żeby nie przegapić jakiegoś momentu, który można przejść z roztargnieniem i potem człowiek żałuje, że nie sięgnął tak głęboko do tych rzeczy, które mu zostały w tej chwili jedyny raz w historii wszechświata dane. Adamie, to myślę, że ta uważność, apel o uważność, to będzie bardzo dobra puenta dla naszej rozmowy o przełomach. Świetna. Dziękuję ci bardzo. No zaraz, musicie zobaczyć. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny.